O, kochany, ja tutaj się czuję jak ryba w wodzie. Na pewno wszyscy wiedzą, tutaj trzeba pracować z pasją, bo bez tego to człowiek zginie. Płaszcz ubieramy. Ale tak, nie, ja muszę go podać. A, proszę pani. Panie Jędrzejewski, proszę płaszcz. Och, szybciutko, szybciutko. Och, leci. Pracuję tutaj od 2006 roku, no więc trochę lat już jest. No i tak trafiłam przez zupełny przypadek, nie byłam pewna, czy w ogóle mi się to spodoba, ale jak przekroczyłam mury tego teatru, to stwierdziłam, że to jest to. Tutaj chcę być. Nieraz mamy 200, 300, 500, 600 kostiumów. Potem muszę o te kostiumy dbać oczywiście. Muszę poszywać, jeżeli coś się zepsuje. Jest tak nieraz, że przy jednej przebiórce są potrzebne 3-4 garderobiane. To jest dla widzów, którzy siedzą, nawet sobie nie wyobrażają, że to jest taka precyzyjna praca. Wam się wydaje, że aktor się nie przebrał, a on się przebrał. Na przykład jest nieraz tak, że coś tam się rozbruje czy coś, a my dobra, tego nie widać, w porządku. Ale oni, wiesz, oni się stresują, oni chcą to wszystko mieć dopięte na ostatni guziczek. Także wiesz, dla was to się wydaje, o, co tam takiego się z tyłu dzieje, ale tu jest nieraz wariacja. Jakąś im mądrość ofiaruję. Przede wszystkim bardzo dużo tutaj czasu spędzamy. Pracujemy rano od godziny z reguły 10 do godziny 14, od godziny 17 albo nieraz od 18 do godziny 22, 23. Więc żeby tyle czasu tutaj spędzać, to naprawdę to musi być wielka pasja. Przychodzi aktor i mówi: Pani Dorotko, ja bym chciał buty z tego spektaklu, a ja bym chciał jednak spodnie z tamtego spektaklu, bo się lepiej czuję. I my to im przynosimy. Ale jak się koncert kończy, to potem jest maniana. Nie wiemy w sumie, Boże Jezu, gdzie te buty były, z czego one były. I potem jest obłęd, jest jedna wielka wariacja. Czyli jest pani takim też wsparciem dla aktorów? No tak! No i super. No to jest podstawa, wiesz, my po prostu żyjemy z nim. Koleżanka, kolega, mimo dużej różnicy wieku, ale ja się staram, żebyśmy działali po koleżeńsku. Z reguły mamy na każdym wózku opisane nazwiska aktorów, żeby oni się komfortowo czuli, jak przychodzą do pracy, spojrzą na wózek, aha, tu są moje kostiumy, żeby nie musieli szukać. Ja to po prostu, to była taka moja innowacja, ja to wprowadziłam, jak przyszłam do tego teatru, że opisuję zawsze wózki, wieszam kostiumy i się tymi kostiumami zajmujemy. Mamy kilka garderób i na przykład na dziale męskim są 3 garderobiane i na dziale damskim są tak samo 3 garderobiane i każda garderobiana ma swoją garderobę, którą się opiekuje. Ale w takiej pracy to nie jest tak, że ona się na przykład opiekuje garderobą numer 5 i ona nic więcej nie robi. Ona robi wszystko w garderobie numer 5, ale jeżeli coś wyskoczy gdzie indziej, to po prostu sobie pomagamy. Nie ma czegoś takiego, że słuchaj, to jest twój aktor i ty go ubierz. Ja go nie będę ubierała. Po prostu jest współpraca. Współpraca to jest podstawa. Chwileczkę! Czyli aktor mówi na scenie tekst i nagle istotnie znowu zaczyna śpiewać? Tak! Co by się takiego stało, gdybym ja miał, powiedzmy, tak, niewielki majątek? Gdybym był bogaczem, daj-go-dim-dim-daj-go-dim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 
wielki pan. Hej! Tracę się w życiu. Daj mu digu, 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 dam. Gdybym ja był bini, 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 bini,
trzeba im troszeczkę pomóc, tak? Dużo pomagam? Oj, tak. No. Brawa dla pani, brawa dla pani. Pani Dorotka jest niezastąpiona. Tak jest. To jest praca, którą trzeba kochać, o. Zdążyłem. No, dobrze. To jest muzyka.